Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób monitorować, śledzić swoją przesyłkę wysłaną za pomocą Poczty Polskiej. Mamy dwa sposoby. Albo instalujemy sobie aplikację Envelo na swoim smartfonie lub tablecie i korzystamy z opcji śledź przesyłkę, albo za pomocą przeglądarki internetowej wchodzimy na stronę Poczty Polskiej www.poczta-polska.pl. Tutaj znajdź przesyłkę, wpisujemy numer tej przesyłki i klikamy szukaj. Po chwili otrzymujemy wszystkie informacje na temat przesyłki, czyli dane przesyłki, a poniżej status, czyli gdzie w danej chwili ta przesyłka jest. Wygenerować możemy tu szybko link i przesłać na przykład ten link komuś znajomemu, żeby sobie też obserwował tą przesyłkę, jeżeli byłaby taka potrzeba. Drugim sposobem jest wykorzystanie aplikacji Envelo. Pokażę Wam tą aplikację. Ją instalujemy sobie na Androidzie za darmo. Na iOSie, jak dobrze pamiętam, też jest. I tutaj mamy opcję śledź przesyłkę. Jak śledzić przesyłkę? Klikamy sobie tutaj na przykład dodaj przesyłkę u góry i wpisujemy numer. I dodaj. W tym momencie mamy ją dodaną i możemy obserwować w każdej chwili w aplikacji. Nie trzeba za każdym razem pamiętać numeru. Czyli wchodzimy, widzimy status, widzimy wszystkie informacje na temat tej przesyłki. Jest też inna dodatkowa opcja, w jaki sposób możemy śledzić tutaj przesyłkę, jak dodać tą przesyłkę, zamiast ją wpisywać. Można skorzystać ze specjalnego kodu. Ja tutaj usunę tą przesyłkę i zobaczcie, w jaki sposób można dodać przesyłkę tutaj. Dodaj. Tutaj mamy taką ikonkę kodu QR. Klikamy i aparatem fotograficznym naszego smartfona czy też tableta najeżdżamy na kod i od razu numer jest wpisany. Dodaj i gotowe. Tak więc mamy dwa sposoby bardzo wygodne, aby śledzić numery naszych przesyłek. Jeżeli szczególnie mamy ich dosyć dużo, bo handlujemy albo oczekujemy na dużo prezentów, dużo przesyłek, no to ta strona albo aplikacja nam się na pewno bardzo przyda. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam, dajcie znać, z której opcji wykorzystacie. Cześć!